Witamy w gospodarstwie HZZ Osoba Sień, hodowla zwierząt zarodowych. Prowadzimy działalność na powierzchni 3,5 tysiąca hektarów. Gruntów ornych jest 2970 hektarów. Aktualnie posiadamy stado 1200 krów holsztyńsko-fryzyjskich umieszczonych na trzech fermach: Osoba Sień, Jędrzychowice i Przyczyna Górna. Cały stan inwentarza to jest ponad 3000 hektarów. Prowadzimy też dział hodowli bydła mięsnego, jest to bydło rasy Limuzen. Jest przygotowywana ściśle pod produkcję zwierzęcą. Pozostała część jest sprzedawana. Na gruntach ornych największej siejemy kukurydzy, bo to jest ponad 900 hektarów, około 1000 hektarów zbóż, 500 hektarów rzepaku, 250 hektarów buraków cukrowych. Od 2 lat rozszerzamy uprawę roślin bobowatych. W tym roku będziemy mieć 60 hektarów soi, 60 hektarów lubinu i na całym tym areale opryski wykonujemy opryskiwaczami marki Hardy. Opryskiwacze, którymi dysponujemy na tą chwilę, to są te, które tutaj widać: Alfa Evo, która była kupiona w roku ubiegłym, oraz Hardy Alfa Plus o pojemności 4100 litrów, którą dysponujemy już od parunastu lat, można powiedzieć. O czym świadczy przebieg dosyć znaczny, bo wypryskała już przeszło 300 tysięcy hektarów. Jeśli chodzi o liczbę motogodzin, którą mam wypracowaną, no to dobijamy już powoli do 40 tysięcy godzin, co jest wynikiem, no można powiedzieć, znacznym. Jeśli chodzi o eksploatację samego silnika, czyli tutaj jednostki dojca w tym wypadku, wymienialiśmy na tą chwilę przy przebiegu 40 tysięcy godzin jedynie pompę wody. Poza tym jednostka sprawuje się bezawaryjnie. Oczywiście na bieżąco są robione przeglądy okresowe typu wymiana filtrów, wymiana oleju, sama ocena tutaj wizualna silnika, także wszystko tutaj bardzo dobrze się sprawuje. Jeśli chodzi o układ już jezdny, układ aplikacji cieczy, w tym opryskiwaczu mamy belkę 24 metry z rękawem powietrznym. Na tą chwilę belka, rękaw powietrzny, wszystko jest w oryginale, to jest jeszcze na oryginalnych zespołach. W tej chwili mamy w planach w tym roku dopiero wymienić belkę i to jest dopiero przy wypryskanych ponad 300 tysiącach hektarów, także można powiedzieć, że belka jest bardzo mocna. Oczywiście jest tam w niektórych miejscach lekko uszkodzona w związku z eksploatacją, ale to są wyniki jakichś błędów operatorów, jakieś uszkodzenia czysto mechaniczne. Sama w sobie sprawuje się też bezawaryjnie. No na tą chwilę też mamy w planach wymianę tego rękawa, z tego względu, że już przy eksploatacji powyżej 10 lat no ten materiał traci swoje właściwości, traci swoją elastyczność i niestety pęka, także też będziemy mieli go już tutaj do wymiany, ale poza tym można powiedzieć, że przez te wszystkie lata z tymi podzespołami w układzie aplikacji cieczy nie działo się kompletnie nic. Jeśli chodzi o samą aplikację cieczy, o pompę, która jest tutaj w tym opryskiwaczu, co roku staramy się wymieniać już przed sezonem membranki, zaworki, żeby w czasie sezonu nie było tutaj przygody. Generalnie w ciągu sezonu, w tym roku już, jeżeli mamy ten drugi opryskiwacz, oczywiście nasza stara Alfa nie będzie aż tak dużo pryskała jak w latach poprzednich. No ale już standardowo chcemy sobie co roku zrobić ten taki przeglądzik i wymienić te zaworki, membranki, żeby było wiadomo, żeby w sezonie nie tracić czasu, jeżeli coś takiego się stanie. Przypuszczamy, że jeżeli by się nic nie działo,
wyglądało, to zestaw zaworków, membranek powinien nam wystarczyć na około, no myślimy, około 15 tysięcy hektarów powinno spokojnie wystarczyć. Jedyna rzecz, którą musieliśmy robić, to już też bardziej związane nie z jakąś awarią, ale z wyeksploatowaniem prowadnicze joysticka i sam potencjometr przy joysticku, bo jednak przy takim przebiegu, jaki mamy w opryskiwaczu, no już też dosyć mocno był wytarty i to tak płynnie wszystko nie chodziło. Jeśli chodzi o nową Alfę, generalnie belka też 24 metry, bardziej zaawansowany sprzęt, miejmy nadzieję, że wytrzyma tyle samo, co stara, być może i więcej, byłoby dobrze.